Witam bardzo serdecznie, przede wszystkim naszych działkowiczów, którzy świętują dzisiaj z nami wspólnie to święto i z naszymi gośćmi. Proszę, nasz ogród działkowy tutaj, ta kolonia 750 Jawora, zrzesza 235 działek, jest ponad 255 członków, to są współmałżonkowie. Jest to kolonia, która jest na obszarze ponad 7 hektarów. Jest to jeden z 12 ogrodów, które są tutaj na terenie miasta Jawora. Jest nas 5 zarządów, 5 prezesów jest. Są to kolonie rozrzucone w większości na obrzeżach naszego miasta. Jest członków, to co liczyłem, jest ponad około 2000 członków w całym mieście rodzinnych ogrodów działkowych. Dzień działkowca cyklicznie jest obchodzony. Znajdujecie Państwo czas na świętowanie? Proszę Państwa, musimy znaleźć czas. Jest to jedyny moment integrowania się naszej tej działkowej społeczności. Tak powiedziałem wcześniej, jest to trzeci kolejny organizowany przez ten zarząd Dzień Działkowca. Mieliśmy przerwę w zeszłym roku, ale to z uwagi na finanse, bo doszliśmy do wniosku, że remont i modernizacja, szczególnie remont pomp, jest ważniejszy od świętowania i przy wspólnym decyzji zarządu i komisji rewizyjnej postanowiliśmy, że odstąpimy od tego działu. Tak to byłby czwarty z kolei, a tak mamy trzeci. Ale bardzo się cieszę, że mogliśmy to zorganizować, pomimo takiej aury, ale mamy wsparcie z JOK-u, z innych instytucji, które nam tutaj wspomagają, także pomimo niesprzyjającej aury będziemy świętować dalej. Pan prezes, jeśli pytałem go, czym mogę pomóc, oprócz tych namiotów, które tutaj się przydały, dzisiaj nie mokniemy, to powiedział, że brakuje w biurze zegara. Więc ja postanowiłem właśnie przygotować taki piękny zegar, szanowni państwo. To nie jest taki zwykły, ponieważ ma panoramę naszego miasta, jest ręcznie wykonany, więc panie prezesie, po to, żeby czas pozytywnie był odliczany przez pana na działkach, z korzyścią dla całych ogródków działkowych, które przecież są imienia 750-lecia miasta, to żeby jeszcze kolejne lata właśnie były takie bardzo pozytywne. Pan też prezes powiedział, że to jest 29-lecie, bo 29 lat funkcjonują ogródki. To jest też dla mnie bardzo ważne, ponieważ tutaj jeden blok dalej się wychowałem i te ogródki bardzo dobrze też znam. Koledzy, sąsiedzi mieli tutaj swoje działki, także tym bardziej jest mi przyjemnie dzisiaj z państwem być. Proszę państwa, scenariusz teraz przewiduje to, że jesteśmy w gronie najbliższych sąsiadów, znajomych, gości naszych. Będziemy przy muzyce teraz sobie trochę grillować, a potem następny scenariusz będzie przewidywał wręczenie dyplomów i podziękowań za uprawianie naszych działek na tych ogrodach. Dziękuję bardzo.